dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiejsze Słowo na Dobry Dzień z Tarnowskich Gór, z rynku w Tarnowskich Górach. Jest jeszcze wcześnie rano, jesteśmy przed wyjazdem na konferencję, do Solca Zdrój. W tle słychać jeszcze, jak panowie sprzątają rynek, żeby lśnił na ten weekend, na dzisiejszy cały dzień. Ale nie o tym dzisiaj mowa. Chciałbym się podzielić się z wami słowem, które tak bardzo dotknęło mojego serca dzisiaj rano, z Księgi Ozeasza. Słowo, które brzmi tak. Siejcie sobie sprawiedliwość. Zżnijcie owoc wierności. Uprawiajcie sobie nowy ubór, bo czas szukać Pana, aż przyjdzie i zrości deszczem tego, co prawe. Księga Ozeasza, 10 rozdział, 12 werset. I tak sobie myślę, że powinniśmy się dzisiaj zastanowić nad tym, co siejemy. Każdy z nas sieje. I warto zastanowić się nad tym, czy to, co zasiałem wczoraj, to, co zasiałem w zeszłym tygodniu, to, co zasiałem miesiąc temu, przyniesie prawy owoc. Czy to będzie coś, co zostanie zraszone przez Pana, to, co Pan pobłogosławi. Siejemy, ale często bardzo rzadko zastanawiamy się nad tym, co siejemy. Dlatego też warto dzisiaj zastanowić się, co siejesz. To jest prawe w oczach Pana. Radości w Panu, pozdrawiam z Tarnowskich Gór. Miejcie dobry weekend. Widzimy się jutro w Słowie, które będę głosił, a w poniedziałek, jeżeli Pan Bóg pozwoli, sobie na dobry dzień. Radości w Panu.